Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Z tej strony Friedrich Weimar. To będzie taki bardziej informacyjny filmik. Chciałem poruszyć parę kwestii, zapytać się Was też, a więc bez przedłużania przejdę do tematu. No więc, jak pewnie zauważyliście, dawno już nie było takiego filmiku, w którym bym sobie omówił dla Was jakiś temat związany z historią, na przykład jak tam robiłem ten filmik o historii Łotwy, powiedzmy, który chyba najwięcej wyświetleń ma u mnie na kanale, chociaż o tych wyświetleniach lepiej nie mówić, bo no, jak wiecie, nie ma ich zbyt wiele, chociaż mam nadzieję, że kiedyś się to może zmieni. No ale właśnie też zwróciłem uwagę, że dawno czegoś takiego nie nagrywałem. W ogóle dawno czegoś nie nagrywałem już. Ale pytanie, czy chcecie to oglądać i czy macie jakiś pomysł, który mógłbym wykorzystać do tego, bo nie ukrywam, że chciałbym nagrać coś też typowo dla Was, a nie dla siebie, co mnie interesuje. No i czy taka forma by Was interesowała też? Czy na przykład mam się skupić na tych rzeczach, powiedzmy, do rekonstrukcji, co ostatnio nagrałem filmik? Jakiś czas temu też chyba był jeden. Bo jak pewnie wiecie, albo i nie wiecie, się trochę wkręciłem w temat rekonstrukcji historycznej. To jest taka moja pasja, można powiedzieć, i też chciałem nagrywać tego typu filmiki. No ale pytanie, czy nie chcecie też rzeczy, które by były totalnie no, niezwiązane z tematem historii. No nie wiem, powiedzmy jakieś biblijne rozważania, czy sprawy religijne, czy na przykład polityczne, chociaż w to lepiej się nie zagłębiać, jeżeli chodzi o mnie, tak? Więc tutaj zostawiam Wam to pytanie. Będę wdzięczny za jakieś pomysły, za Wasze odpowiedzi, komentarze. Także myślę, że to będzie na tyle w tym filmiku. No jest on króciutki, trwa 2 minuty, więc myślę, że tutaj nie będzie problemu jakiegoś i mam nadzieję, że moja twórczość, w cudzysłowie twórczość, będzie się rozwijać i że Was też będzie przybywać, że będziecie chętnie to oglądać. Także tutaj Was zostawiam, także trzymajcie się, kopytko, na razie, cześć.